62. No to właśnie. Nie odchodź, mamo. Jeśli wyjedziesz, stracisz mnie. Jesteś smutna? Nie umiem się opanować. Nie uważasz, że dobrze zrobiłaś? Twoja mama kiedyś będzie żałować, że odeszła w ten sposób. A ty nie żałujesz? Nie. Gdybym z nią jechała, byłabym o wiele smutniejsza. Mama uważa, że wartości materialne są ważniejsze od duchowych. Jej pycha ją niszczy. Powiedziała ci wiele przykrych rzeczy. Bardzo mnie to zabolało, ale zdaję sobie sprawę, że te słowa wypowiadała w złości. Nie wierzę, że jakaś matka może źle życzyć swoim dzieciom. Pewnie masz rację, ale to nie dotyczy twojej mamy. Znam Esther i wiem, że mówiła to wszystko szczerze, bo jest pełna nienawiści. Wystarczy. Wolę myśleć, że mówiła to w złości, a nie dlatego, że mnie nienawidzi. Ciociu, powiem ci coś, ale nie będziesz się śmiała? Nigdy bym tego nie zrobiła. Słyszę głos mojej córeczki. Przysięgam. Naprawdę go słyszysz? Tak. Dlatego zostałam. Wierzę w Boga. I czuję, że moja córeczka żyje i przesyła mi wiadomości. Nie podobają mi się twoje groźby. Ja cię tylko ostrzegam. Nie grożę. Najlepiej będzie, jeśli odejdziesz. Chociaż ciocia będzie cierpiała, to nareszcie pozbędziemy się okropnego ciężaru, jakim dla nas jesteś. Dorać swojej ciotce, żeby traktowała mnie poważnie. Dobrze się czujesz? Stało się coś? Dlaczego przyszłaś tak wcześnie? Chcę zabrać swoje rzeczy. Zapomniałam o tym. Dobrze się czujesz? Tak. Herkules już mi powiedział, że chce odejść. Niewdzięcznik. Tyle dla niego zrobiłam. Od początku wiedziałaś, że to się tak skończy. Tak, sądziłam, że z czasem mnie pokocha. Nie chcę zostać sama. Nikt nie będzie mnie kochał. Masz mnie. Masz męża i założysz rodzinę. To nie to samo. Nie przejmuj się Herkulesem. Nie jest tego warty. Chociaż mnie zdradzał, wciąż go kocham. Pokochałam go od pierwszego pocałunku. Odkąd powiedział, że jestem piękna. Poznasz jeszcze kogoś, kto cię pokocha. Zobaczysz. Żaden mężczyzna nie wzbudzi we mnie takich uczuć jak on. Ale mnie boli głowa. Od dawna tyle nie wypiłem. To twoja wina. Dlaczego? Nie zmuszałam cię do wypicia dwóch butelek wina. Gdybyśmy nie świętowali naszego miesiąca miodowego, nie wypiłbym tyle. I nie bawiłbyś się tak dobrze. A bawiłem się? Uważaj na to, co mówisz. Dzień dobry. Jak pan spał? Dobrze, dziękuję. Pewnie to była noc poślubna. Widzieliście moją żonę? Zapomniałam panu powiedzieć, że rano poszła do ciotki. Do ciotki? Tak powiedziała.
Nie wiem. Dziękuję. Nie wierzę, że Herkules odejdzie. Zawsze ktoś go utrzymywał i nie zrezygnuje z tego tak nagle. Może i tak było, ale spełnił już swoje zadanie w tym domu. Chce zabrać to, co mu się należy i odejść. Jak wszyscy mężczyźni, kiedy już dostaną to, czego chcą. Cały czas mówimy tylko o mnie. Nie zapytałam cię, jak poszła noc poślubna i jak się zachował Sebastian? Dziwnie. Nie rozumiem. Sebastian de Mendoza jest szaleńcem. Udaje tylko normalnego człowieka. Walczy przeciwko własnym myślom. Mówi we śnie. Boję się go. Nie wiem, czy potrafię z nim żyć. Za późno, żeby się wycofać. Mówiłaś, że go kochasz, więc nie możesz narzekać. Nie znalazłam w nim czułości, której szukałam. Nie możesz mówić o porażce następnego dnia po ślubie. Jesteś mądrą osobą i będziesz umiała się z nim obchodzić. Ale tego nie da się zrobić w jedną noc. Nie narzekaj. To nic nie da. Sebastian to dziwny człowiek i nie będę umiała go zmienić. Bzdury. Zabierz się do pracy. Wyszłaś za mąż z rozsądku, a nie z miłości. Nie patrz na niego jak na wymarzonego księcia, a jak na człowieka, który wyciągnie nas z biedy. Musi nam oddać skarb, który ukradł razem z Enrico. To jest najważniejsze. Eso es lo más importante. Nada más. Yo presiento. Czuję, że pierwsza noc nie była zbyt udana. Słyszałaś coś? ¿Oíste algo? Nie, ale pani Laís zapytała mnie rano, czy wiem, dokąd poszedł Don Sebastián. ¿Para dónde había salido Don Sebastián? Pero eso es dziwne. Powinni wstać razem. Se supone que los dos debieron despertarse juntos. Też tak uważam. Ale mam wrażenie, że on nie spędził tej nocy z żoną. Daj spokój. Chyba nie myślisz, że poszedł do miasta szukać przygód czy czegoś innego. Nie o to chodzi. Możliwe jednak, że Don Sebastian żałuje, że się ożenił z panią Laís. Już po pierwszej nocy? Nie wiem, ale dzieje się tu coś dziwnego. Pewnie wciąż myśli o Soledad. Właśnie. David powiedział, że ona była w kościele na jego ślubie. Pewnie przyjechała do niego. A to nam nie jest na rękę, ani trochę. Szukała mnie pani? Señor inspector, przyszłam po ciało Borisa. Jestem jego jedyną krewną i powinnam urządzić pogrzeb. Obawiam się, że to niemożliwe. Dlaczego? Bo jego ciało zniknęło. Nie rozumiem. Może pan to wyjaśnić? Boris uciekł tuż przed egzekucją. To niemożliwe. Też w to nie wierzę, zwłaszcza, że go ścigaliśmy. Jeden ze strażników mówi, że strzelił do niego i trafił. Ale ciała nigdzie nie znaleźliśmy. Przeszukaliśmy cały las. Czyli żyje?
Tego nie wiadomo. Jeśli udało mu się przeżyć, znajdziemy go. I tym razem się nie wywinie. Boże, on żyje. Zabierz moje walizki. Sí, señora, la już. Inmediatamente. Fuiste a la casa. Byłaś u ciotki? Sí, tak, po swoje rzeczy. Lais, podemos conversar. Możemy chwilę porozmawiać? Mira, Sebastián. Lais. Wybacz mi to, co się stało. Nie chciałem cię obrazić. Rozumiem, że coś złego się z tobą dzieje. Chcę ci pomóc. Walizki są już w pokoju. Dziękuję. Życzy pani sobie coś jeszcze? Nie, możesz odejść. Chciałbym ci to wyjaśnić. W jaki sposób? Uważasz, że cię obraziłam, bo wyszedłeś? Te fuiste a medianoche i no me diste ninguna explicación. Prawie co noc tak robię. To mi nie przeszkadza. Każdy ma swoje przyzwyczajenia. Boli mnie tylko to, że nie jesteś wobec mnie czuły ani kochany. Liczę jednak, że to się z czasem zmieni. Oczywiście, chcę tego. Ożeniłem się z tobą, żeby odnaleźć w tym związku spokój i szczęście, którego szukałem całe życie. Nie chcę cię unieszczęśliwić. Czyli wiesz, że źle zrobiłeś? Mój umysł wciąż żyje przeszłością. Z czasem, kiedy poznamy się lepiej, zapomnę o tamtym. Mam teraz tylko ciebie. Cieszę się, kochanie. Obiecuję, że będę walczył z tymi myślami. Jutro wyruszymy w podróż dookoła świata. Zwiedzimy wiele krajów. Nauczymy się siebie kochać. Obiecuję. Zapomnę o tobie, Soledad. Twoje wspomnienie nie będzie mnie już torturować. Będę myślał tylko o żonie. Eugenio, nigdy się nie dowiesz, że ten skarb został ukradziony. Kiedy dorośniesz, wszyscy już o tym zapomną. Wtedy wyjdziemy z tej nory i będziemy korzystać z naszego bogactwa. Wyjeżdżamy w podróż poślubną. Sebastian zawsze lubił podróżować i chce, żebym poznała dalekie kraje. To romantyk, lubi spacerować po małych uliczkach w Paryżu albo płynąć gondolą w Wenecji. Będziemy żyli pełnią życia, bez problemów dnia powszedniego. Jak długo was nie będzie? Pewnie kilka miesięcy. Dobry pomysł. Odzyska siły i wróci potem do prowadzenia interesów. Heleno, możesz już odejść? Życzy pani sobie czegoś? Nie, odejdź. Nie wiesz w ten jego romantyzm. Pamiętaj, że masz go przycisnąć, żeby oddał mi skarb mojego męża.
Widzimy, że jesteś zachwycona Sebastianem de Mendoza, ale nie zapominaj, że my też mamy interes w tym małżeństwie. Nie wiem, dlaczego uważacie, że on miał coś wspólnego z kradzieżą tej biżuterii. Nie wierzę w to. Może dlatego, że zakochane kobiety nigdy nie widzą, co się obok nich dzieje, a ty kochasz męża. Nie możesz mu ufać. Udaje tylko szczerego i uczciwego. Nie mam wątpliwości, że ukradł ten skarb. Ten garbus jest za głupi, żeby zrobić to samemu. Poza tym, nigdzie go nie ma. Gdyby działał sam, już byśmy go złapali. Podejrzewam, że Sebastian dał mu pieniądze i wysłał gdzieś daleko. Musisz odkryć prawdę. Nieważne, ile potrwa twoja podróż poślubna. Odłóż miłość na bok i zajmij się ważnymi sprawami. Zobaczymy. Nie, to twój obowiązek. Powtórz jej to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. O czym? Zostaliśmy bez grosza. Nie mamy nawet na pensję dla Adonaela. Będę musiała sprzedać dom. Dostaliśmy propozycję od siostry Albornoz. Dają dobrą cenę i nie chcemy tego zaprzepaścić. A gdzie zamierzacie mieszkać? Jak myślisz? O nie. Umówiliśmy się, tak. Villa Rosana jest za duża na dwie osoby. Wykorzystamy wasz wyjazd, żeby się tu przenieść. Nie wierzę za bardzo w różne tajemnicze zjawiska, ale uważam, że dzieje się coś dziwnego w Willi Rawzan i to od wielu lat. Odkąd jednak pojawił się tam Sebastian de Mendoza, jest coraz gorzej. Nie możemy porozmawiać na inny temat? Wiesz, że to mnie nie interesuje. Profundamente ese tema. Bueno, querida, es que jest tyle rzeczy, które mnie niepokoją w tym człowieku. A co powiesz na zniknięcie Borisa? Pewnie wyjechał na wakacje. Tyle lat służył Sebastianowi, że nie ma w tym nic dziwnego. Jest, bo zniknął akurat wtedy, kiedy jego pan postanowił się ożenić. A po co don Sebastian zatrudnił tę parę dzikusów? Wyglądają nie na służących, ale na wampiry. Okropni ludzie. Zajmijmy się czymś innym i przejdźmy do jadalni. Zanim to zrobimy, powiem coś jeszcze. Wiem, że ten człowiek cię nie interesuje, ale to ważne. Chcę wyjechać z żoną w daleką podróż i objechać cały świat. Esmeralda powiedziała mi o tym przed chwilą. Zawsze marzyłam o podróżach w dalekie kraje. I teraz to się spełni. Będziemy tam sami, ciesząc się swoim towarzystwem. Zwiedzimy tyle pięknych miejsc. Jesteś szczęśliwa? Bardzo. Jak nigdy dotąd. Tak? Długo nas nie będzie? Raczej tak. Dom zostanie sam? No, nie. Będą o niego dbali Helena i Guillermo. Mają dobre chęci, ale nie znają się na tym. Bez odpowiedniej opieki dom popadnie w ruinę. Nie sądzę. Może wydają się niezorganizowani, ale na pewno dostosują się do moich poleceń. Sebastian, ¿por qué no? Może moja ciocia mogłaby zamieszkać u nas na czas naszej nieobecności? Przykro mi, że ją zostawiam samą. Poza tym, kto lepiej zajmie się tym domem? W końcu mieszkała tu tyle lat. Chyba mi nie odmówisz.
Lais, yo no tengo ni... Nie mam nic przeciwko twojej cioci, ale wiem, że razem z nią zamieszka tu Herkules. Nie lubię tego pasożyta i nie chciałbym, żeby mieszkał w moim domu. Ja też tego nie chcę, ale co możemy zrobić? Moja ciocia go kocha. To jej protegowany. Daj spokój. Nie mam sądzić cudze słabości. Moja ciocia umie się zachować jak dama, chociaż zadaje się z kimś takim jak Herkules. Z drugiej strony, on też nie jest tu złym człowiekiem. Nie umie tylko stawić czoła życiu. Kocha bezgranicznie moją ciotkę i nie potrafiłby bez niej żyć. Denerwuje cię, że zakochał się w dojrzałej kobiecie? Dla miłości wiek nie istnieje. Nie próbuj mnie przekonać. Nie ufam Herkulesowi i nie wierzę w jego bezgraniczną i bezinteresowną miłość dla twojej ciotki. Jako twoja żona mówię ci, że nie ma w tym nic złego. Chyba mi nie odmówisz. Tak bardzo cię kocham. Gruchali jak para gołąbeczków. Don Sebastian nie myśli już o Soledad. Świata nie widzi poza swoją żoną. Ale kto by nie szalał za taką kobietą jak pani Lais? Żebyś widziała, jak ona go całowała i pieściła. Szpiegowałeś ich? Nie. Patrzyłem tylko. Nie ma w tym nic złego. Chciałem sprawdzić, czy dobrze im się układa. Musi się układać jak najlepiej, inaczej już po nas. Dobrze, że zyskaliśmy przychylność nowej pani, zanim jeszcze weszła do tego domu. Nigdy nie zapomnij, że pomogliśmy jej doprowadzić do tego małżeństwa. Zauważyłaś, że wszystkie nasze problemy znikają? Mamy dom, jedzenie, ubranie, a nawet pensję. Jeśli będziemy mądrze żyć, sporo odłożymy. A kiedy odnajdziemy skarb Garbusa, wszystko będzie dla nas. Wyjedziemy na wakacje nad morze. Już się widzę w wodzie jak syrena. Solas nadando como una sirena. Bella, hermosa. Elena, perdóname. Wybacz, ale nie umiesz pływać. Wszystkiego można się nauczyć. Jeśli będziesz dalej tyle jeść, będziesz się unosić na wodzie jak balon. Słyszałeś to, co ja? Co z tobą? To pies wyje do księżyca. Nie sądzę. Czasem mam wrażenie, że po domu przechadza się cień Borisa, który tylko czeka, żeby się zemścić. Powiesili go wczoraj rano. Wiesz, że martwi nie wracają. Chyba już zapomniałaś, że mieliśmy do czynienia z trupami, kiedy odkopywaliśmy groby. Soledad. Co ty robisz?
Adelante. Proszę. Don Sebastián, ¿cómo está? Jak się pan ma? Dobrze. Chcesz czegoś? Słyszałem, że pan wstał. Chciałem zapytać, czy czegoś pan nie potrzebuje. Nie, ale dziękuję. W takim razie życzę dobrej nocy. Ej, Guillermo. Señor. Chcę, żebyś jutro wcześniej wstał i sprowadził Hafida. Wiesz, gdzie mieszka? Nie, ale znajdę go. Niech tu przyjdzie, zanim wyjedziemy. Zgoda? Tak. Stało się coś? Nie. Chcę się z nim tylko widzieć. A z nami nic pan nie omówi? No, oczywiście. W waszych rękach zostanie dom. Jak tylko wyjedziemy, sprowadzi się tu pani Snoralda ze swoim przyjacielem Herkulesem. La señora Snoralda y su amiguito Hércules de Navas vendrán a vivir a esta villa durante algún tiempo. Mówi pan poważnie? Jak najbardziej. Nie jestem z tego zadowolony, ale taki był kaprys mojej żony. Musiałem go spełnić. Na szczęście pani Rocafuerte to miła osoba. Przynajmniej taką udaje przed innymi. Ale ja nigdy nie ufałem ani jej, ani jej przyjacielowi. Musisz ich pilnować, bo nie chcę po powrocie zastać żadnej niespodzianki. Oczywiście. Może być pan pewny, że Hafid, moja żona i ja będziemy dbali o dom jako własny. To dobrze. Myślisz, że Sebastian się zgodzi, żebyśmy tam zamieszkali na czas ich wyjazdu? Laís przysłała mi liścik, że się zgadza. Nie mógłby odmówić prośbie nowo poślubionej żonie. Ale na pewno nie jest z tego zadowolony. Musi się zgodzić i to nie tylko na czas wyjazdu. Jak to? Chcesz tam zamieszkać na zawsze? Najpierw uzyskam majątek po mężu, a potem zrobię wszystko, żeby wyrzucić Sebastiana z willi. Laís się nie zgodzi. Wystarczy, że za niego wyszła. Teraz moja kolej i nikt mnie nie powstrzyma. Podobasz mi się, kiedy tak mówisz. Myślałam, że przestałeś się mną interesować. Tego nigdy nie powiedziałem. Owszem, udowodnię ci to. Cieszę się, że pani Esmeralda zamieszka z nami w tym wielkim domu. Jesteśmy szczęśliwi, że będziemy mieli takich gości. Będę nie tylko gościem, ale panią tego domu. Oczywiście do powrotu Sebastiana i Laís. Dlatego mam nadzieję, że się dogadamy. Nie chciałabym narzekać na was później. Będziemy słuchać pani poleceń. Cieszę się. Nie nazywajcie mnie pani Esmeralda. Dla was zawsze będę panią Rocafuerte. W twoich rękach zostawiam dom i wszystko, co do mnie należy. Proszę się nie martwić. Nie mógł pan lepiej wybrać. Wiem. Przykro mi to powiedzieć, ale nie ufam pani Esmeraldzie i jej przyjacielowi. Coś mi mówi, że ich pobyt w tym domu nie przyniesie nic dobrego. Proszę korzystać z wakacji i nie przejmować się niczym. Będę miał dać sobie radę z tymi ludźmi. Yo sabré cómo afrontar los problemas que se presenten con doña Esmeralda y su amiguito Hércules. Wciąż dręczy pana obecność Soledad na ślubie? Tak. Chociaż jej nienawidzę, mam ochotę pobiec i zapytać, co robi w tym mieście. Może przyjechała do pana? Po co?
żeby mnie dalej krzywdzić, bo wie, że o niej myślę? Nie. Może chcę przeprosić za to, co zrobiła. Niestety. Nigdy jej tego nie wybaczę. Ani teraz, ani później. Proszę spróbować zapomnieć o wszystkim i zaznać choć trochę szczęścia. Właśnie dlatego wyjeżdżam z żoną. Może źle o mnie pomyślisz, ale poproszę cię o coś. Postaraj się dowiedzieć wszystkiego o Soledad de Santiño. Gdzie mieszka, z kim jest? Chcę wszystko wiedzieć. Zgoda? Załatwię to. Dziękuję. Kochanie, jedziemy? Robi się późno. Oczywiście, już czas. Creo que ya llegó la hora de marcharnos, así que vamos. Mam nadzieję, że będziecie dbali o dom i słuchali poleceń pani Asnoraldy. Nie będzie żadnych problemów. Znam dobrze tę willę. Poza tym Helena i Guillermo to zaufane osoby. Lubię ich. Będzie jak w rodzinie. Nie spoufalaj się. Mamy zanieść walizki do powozu? Tak, musimy już wyjeżdżać. Lais, kochana. Nie chciałam okazywać wzruszenia, ale nie umiem się powstrzymać. Bądź szczęśliwa. Proszę o nią dbać. Jest dla mnie jak córka. Proszę się nie martwić. Jest pod moją opieką. Wrócimy bez problemów. Miłej podróży. Tak będzie. Dzisiaj Sebastian i Lais wyruszyli w podróż poślubną. Długo ich nie będzie, a willą Rauzan ma się teraz zaopiekować Asnoralda. To okropna kobieta. Zależy jej na tym domu. Jestem pewny, że Lais wyszła za niego za mąż tylko po to, żeby obie wróciły do willi. Muszę uważać. Racja. Jeśli cię znajdą, życie Eugenii może być w niebezpieczeństwie. Wolałbym umrzeć. Bardzo pani cierpi z powodu ślubu Don Sebastiana? Tylko ty wiesz, że wciąż go kocham. Chociaż wiele przez niego wycierpiałam, nie umiem go nienawidzić. Boli mnie, że wyjechali razem. Oby Bóg dał mi siłę, żebym o nim zapomniała. Pewnie właśnie szykuje się do wyjazdu. Proszę się nie dręczyć. Gdyby cię kochał, porozmawiałby z tobą po swoim ślubie. Nie mógł tego zrobić przy żonie. Poza tym nie byłby wobec niej uczciwy, gdyby to zrobił. Zapomnij o nim. Teraz zależy mi tylko na odnalezieniu dziecka. Tylko moja córka może mnie uszczęśliwić. Sebastian będzie szczęśliwy, to mi wystarczy. Zaczyna się nowy etap w moim życiu, bez mężczyzny, którego zawsze kochałam. Jestem spokojna, bo próbowałam go odnaleźć.
pero con la tranquilidad de saber que intenté recuperarlo, pero ya era demasiado tarde. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Soy yo. Soy yo. Boris. Boris. No to mój pensat. Jesteś zamyślona. Nie mogę uwierzyć, że znowu tu mieszkam. Mogę spacerować po ogrodzie, podziwiać widoki z tarasu. Ale nie jesteś zadowolona. Trudno mi się pogodzić z tym, że ten dom nie należy już do mnie. Spędziłam tu połowę życia. Ale ta willa jest twoja. Laís wyszła za mąż za jej właściciela. To nie to samo. Jestem tu intruzem. Masz tu wiele praw. Przy odrobinie szczęścia może uda nam się skończyć z Sebastianem de Mendozą. Myślałeś o tym? Wiesz, jak go nie znoszę. Martwię się o Laís. Nie pozwoli mu nic zrobić. Laís zrozumie, że robimy to także dla niej. Ten człowiek zabrał nam miłość i majątek. Walczyłam o ten dom, ale utraciłam go. Nie popełnię już tego błędu. Zrobię wszystko, żeby to odzyskać. Musimy być ostrożni. Sama mówiłaś, że Sebastian de Mendoza jest skazany na śmierć. Źle mnie zrozumiałeś. Choruje na katalepsję. To to samo. Może zostać pochowany żywcem i nikt mu nie pomoże. Przestań. Za dużo mówisz. Służba może cię usłyszeć. Nie przejmuj się. Helena i Guillermo są w ogrodzie. A właśnie, to ciekawi ludzie. Prości, bez skrupułów, idealnie na wspólników. Wystarczy im trochę zapłacić. Mam wrażenie, że własną matkę sprzedaliby diabłu za kilka groszy. Ucieszyłam się, kiedy inspektor powiedział, że uciekłeś, ale i martwiłam się, bo policja cię szuka. Miałem szczęście. Płaczesz? Ej, Boris! Nie jesteś tym samym człowiekiem, którego kiedyś kochałam. Jestem. Nie. Stałeś się inny. Szuka cię policja, jak najgorszego przestępcę. To nie moja wina, że taki się stałem. Winni są panowie de Mendoza. De eso tienen la culpa los Mendoza. Zapomnij o przeszłości i tej nienawiści. Jesteśmy teraz razem. Nie potrafię zapomnieć tego, co mi zrobili. Nie spocznę, dopóki nie zobaczę Sebastiana de Mendozy w trumnie. Wyjedźmy stąd, żeby zacząć nowe życie. Zapomnijmy o wszystkim. Najpierw wyrównam rachunki z tą rodziną. Antes tengo que saldar algunas cuentas con esa familia. Liczę, że się dogadacie za Donaelem. Służy u mnie od wielu lat. Witamy. To duży dom i potrzebnych jest wiele rąk, żeby utrzymać go w porządku. Mam nadzieję, że będziecie wykonywać moje polecenia. Jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi o służbę. Proszę się nie martwić, panie Asnoraldo, panie Rocafuerte. Nie będzie pani na nas narzekać. Nie pierwszy raz pracujemy w tak szanowanym domu. Oboje byliśmy już w domach, tak znanych, oczywiście. Pracowaliśmy dla księcia i dyplomaty Remusata, a także dla ambasadora Rosji i księcia Leonarda El Grande. Naprawdę?
No le quepa la menor duda, señora. Bili się o nas. Nie wiedzieliśmy, dokąd iść, mając tyle propozycji. Ale poznaliśmy Don Sebastiana i wybraliśmy jego. Sama pani widzi, że jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. Spełnimy nasze obowiązki jak należy. Kiedy Don Sebastian z żoną wrócą z podróży, zastaną wszystko w jak najlepszym porządku. Zależy nam, żeby służba była dyskretna, to znaczy, żeby się nie wtrącała w nasze sprawy. Rozumiem. Jesteśmy uczciwymi ludźmi. Wyjątkowo. Pukajcie do drzwi, zanim wejdziecie do każdego pokoju. Nie przychodźcie wcześnie, bo kładziemy się późno i wstajemy o 11. Pan Herkules zjada śniadanie zaraz po przebudzeniu. Owoce, sok pomarańczowy, czekolada, jak ja. Chyba umiesz gotować? Doskonale. Książę Zapatico błagał mnie o gotowanie mu moich specjałów. Guillermo, most na jeziorze musi być szybko naprawiony. Nie chcę nawet wspominać tego, co tu się działo. Zaraz się zabierzemy do pracy. Ja też nie chcę pamiętać o tym, co zamierzał Boris. Nie mówmy o tym więcej. Żadnych przykrych wspomnień. Oczywiście. Będę u siebie. Ta przeprowadzka mnie wykończyła. Co pani każe? Wracajmy do pracy. Poczekaj, chciałem wam zadać pytanie. Słuchamy. Pamiętacie, że Asnoralda dała wam pieniądze za złapanie tego garusa? Oczywiście. I? Co? Widzieliście go? Za to wam zapłaciliśmy. To prawda, ale ta sprawa okazała się dość trudna. Wciąż mamy ją na względzie. Jesteś tego pewny? Całkowicie, oboje jesteśmy uczciwymi ludźmi. A wasz pan? Może rozmawiał z tym garbusem? Nie, tego może pan być pewien. W porządku. Mam jednak nadzieję, że przyniesiecie mi szybko jakieś wieści. Jak to szybko? Bardzo szybko. Inaczej będę musiał odebrać wam te pieniądze. Może Asnoralda zapomniała już o naszej umowie, ale ja nie.